kultowej serii o panu samochodziku. Mam nadzieję, że znacie tą serię, co prawda jesteście dość młodzi, ale może gdzieś ktoś wam wpadł w ucho i oko. Powitajmy naszego gościa, pana Arkadiusza Niemieckiego. Dziękuję za te oklaski na początku, ale ja bym się na waszym miejscu wstrzymał. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że odciągam was od zajęć szkolnych. Tracicie teraz bardzo cenny czas. Co teraz macie? Matematyki. Tego się obawiałem. I chciałem się wyjaśnić z tego. Dlaczego? Bo proszę państwa, żeby to zrozumieć, musimy sobie uzmysłowić, że żyjemy w czasach, w których właściwie my, ludzie, w skali globalnej komunikujemy się, informujemy już wyłącznie za pomocą obrazków i dźwięków. Jesteśmy taką cywilizacją spod znaku audio-video. Zauważcie, każde urządzenie, którym posługujemy się na co dzień, czy to będzie iPhone, iPad, telewizor, komputer, pralka, lodówka, samochód, długopis nawet, praktycznie każde urządzenie posiada co? Ekranik. A jak ekranik, to obrazki i dźwięki. Obrazków i dźwięków. Ale będzie nie tylko o literaturze, nie tylko o mnie. A jeśli o mnie, to nie tylko o literaturze, bo mam inne pasje. To co, może być prezentacja multimedialna? Zapraszam, popatrzcie sobie. Tak, zaczynałem, a dodam, że bardzo obiecująco. Początki miałem bardzo obiecujące. Jaki fajny chłopak. Ale tak. Proszę państwa, ta gitara to taka metafora. Metafora tego, że od dziecka ciągnęło mnie na estradę. Różne rzeczy robiłem. Artystyczne, estradowe, oczywiście na poziomie amatorskim. A więc tak, grałem na gitarze, na organkach, śpiewałem, recytowałem, a nawet, uwaga, stepowałem. To jest tak ciekawe, bo do dziś nie potrafię tańczyć. Co mi, proszę państwa, w tej sytuacji zostało? Smutek i marzenia. Marzenia. Tak, ale marzenia to nie wszystko. Zgadza się. Pytania do autora. No o. Dawaj, chcesz to? To to? No nie, ja chciałam zapytać, kiedy pan wydał następną książkę. No ja nie wydaję. Ale napisze pan, o to mi chodzi. No to, a, świniobicie. Znaczy, to nie jest poradnik rzeźnika, wręcz przeciwnie, narratorem jest świnka. My name's Bond. James Bond. Proszę państwa, wzywają mnie, sorry.